Siemanko, zapraszam na krótki film pokazujący, w jaki sposób można wykorzystać maszynę WaterJet. Mamy tutaj hydropiaskarkę, do której trzeba zaprojektować specjalny klucz. Ten klucz jest potrzebny tutaj do tej śruby. Jest tutaj bardzo ciężki dostęp i trzeba go tak zaprojektować, żeby tutaj rączka wystawała na zewnątrz, aby można było tutaj odkręcać. Na Omaxie Kamil właśnie projektuje taki klucz. Tak on będzie wyglądał. Z jakiego materiału go wytniesz? Finalnie ze stali. Natomiast chwilowo wycinamy go z aluminium, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie doskonałe. Aha. Na stole leży aluminium o grubości 16 mm. No, chyba lepiej wezmę rękę stąd. I za chwilę ten klucz zostanie tutaj wycięty. I tak wygląda ten klucz. Po wstępnych oględzinach okazało się, że klucz jest troszeczkę za krótki. Już Wam to pokazuję. Nie wychodzi poza ramkę. To jak się go założy... O! Jak się go tutaj założy... On powinien tutaj wystawać jeszcze troszeczkę, żeby było miejsce. Więc trzeba tą rączkę wydłużyć. Kamil, jak nazwiemy ten klucz? Klucz specjalny. A może bananowy klucz? Dobra, ten klucz nazywa się bananowy klucz. Jest to specjalnie zaprojektowany klucz do Sandbota. A możemy na tym kluczu jeszcze wygrawerować banana? Czy to już będzie przerost formy nad treścią? Może Kamil jeszcze tutaj wyrzeźbisz chwyt na rękę? Żeby lepiej leżał w dłoni. I need banana key to clean Sandbot, my friend. I ta nazwa Sandbot będzie wygrawerowana, czy wycięta na wylot? Wytniemy, raczej wytniemy. Na wylot? Co to jest? My to nazywamy render. I taki podgląd jeszcze przed wycięciem. Białe to jest detal, niebieskie, czarne to jest odpad. Tak oto wygląda podgląd klucza. Klucz wycięty, tak on wygląda, ładny napis, rączka. Sprawdźmy, czy pasuje. O, tym razem klucz wystaje poza ramkę. Teraz wygląda o wiele lepiej. To chyba jest ten wzór. Tak oto powstał custom made klucz do Sandbota. Robocza nazwa to jest banana key. Jeżeli macie jakiś inny pomysł, jak można nieoficjalnie nazwać ten klucz, to dajcie znać w komentarzu. Teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!